nam się pogoda zepsuła. No zepsuła. Leje, dmucha okropnie. Zimno, bardzo nieładnie. Zimno, zimno. A my musimy pracować. No niestety, no musimy pracować. Dziękuję bardzo, Marysiu, dziękuję. Herbatkę ja zwykle. Herbatkę ja zwykle. Herbatkę z cytrynką. Przyjdą, to będziemy potem się zastanawiać, co z nimi zrobić. Dzień dobry, pani Mariusz. A dzień dobry, pani Alinko. No, chciałam się zarejestrować do pana lekarza. A numer domu? No nie. Dobrze, proszę sobie usiąść i czekać, lekarz będzie wołał. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja się rejestrowałam telefonicznie. Tak, kartoteka. Pani wyciągnę moją kartę? Kartoteka wyciągnięta, proszę czekać. Dziękuję bardzo. Ja mam telefon, ale chciałam się też zarejestrować. Czekunia 535. Dobrze, pani proszę. Jesteś taka pierwsza zawsze, musi być pierwsza do wszystkiego. Chorob. Widać po tobie chorobę. Dzień dobry. Ja chciałam taki wnioseczek od pana doktora, ale to chyba się... Kiedy się zarejestrowała? Ja mam 453. Dorota Lech. Dobrze, już szukam. Pani Marysina się zarejestrowała w telefonie. Ale wyciągnięta karta. Wyciągnięta? Tak. Dobrze, dzień. Proszę sobie usiąść. Teraz idzie kolejka. No. Przecież ja pracuję, a ty Ala siedzi w domu, trzeba było przyjść rano o 9. No ale ja jest chora. Dzień dobry, pani. Ja się chciałam zarejestrować telefonicznie. Tak, była kartoteka wyciągnięta. Proszę sobie usiąść i czekać. Lekarz będzie wołał. Dobrze, dziękuję. Nie dała rady rano przyjść? Dzień dobry, pani Maria. Dzień dobry. Wyciągła pani Maria? Tak, tak, tak. Na pewno? Na pewno wyciągnięta już jest. Wszystkie teraz. Kolejna, ani na domu jaki będzie. Umożliwicie z nocy, nie czy no. A humor? No. No na pewno ty pójdziesz z piersą. Mnie tak boli kolano, ja pójdę piersą. Czemu męż? Duszności są najgorsze. Ja jak słońca wygadacie, to nie jest normalnie słabo. Ja wejdę piersą. Na pewno. Ja wejdę piersą, bo ja ze mnie ślepo. Popatrzcie się, jak się ćmi. Ja do chałupy nie trafię. Ty was najblisko. Pierwsza rzucić się na małym kawałku, daleko nie czeka. Damy, wy nie wiecie, co znaczy mieć stale mokrego pampersy. A jestem jest trochę przeziębiona. A psiko! Co kiknę, to siknę. Ja muszę wejść piersą. A idźcie se ta, idźcie, ja se prawie. Dwa już zrobiłam ze 4 punkty. A jestem od was Nikersja, aby mi czasem cukier spadł. A my też sobie. Spadnie ci przy takim małym. Gdzie były? Gdzie były? A wy nie wiecie, po co ja tu przysłałam? Tak mam z tą pamięcią, normalnie rano wstanę, pocierzę, odmówię, nie wiem, co mogę spać, co wstawać.
Jademy do sanatorium! A nie wiecie, co mu to Wanda nie przysła? Nie wiem. Dziewczyny, wyście wszystkie już są? Tak. A powiedzcie, czy my to naprawdę musimy jechać do tego sanatorium? Wanda, nie być! Przecież te chłopy to takie schorowane na tych tabletach i wspomagaczach. Udają tylko hojroku. Same posuwaki. Co? Wanda! Maryś! Maryś! Same nieszczęścia są kobietą. Maryś! Co tam, panie doktorze? Co tam się dzieje na tym poczekalni? Powrót pandemii, czy co? Chyba strasznie dużo ludzi dzisiaj do mnie przyszło, co? Mamy niespotykanych pacjentów. Niespotykanych pacjentów? Tak. Co, kosmici? Czy jakieś stowarzyszenie? KGW z naszej miejscowości, to miała do sanatorium. KGW do sanatorium? To będzie cyk. Proś mi tam pierwszą. Ale każda chce z nich pierwsza. To proś, to najbardziej chorą. Ale doktorze, na moje oko, to one są wszystkie chore. A siedzą. Tak się przekamarzają, kłócą, przegadują. Ja nie mogę pracować. Ja idę do siebie, a doktor mi sobie ich sam zawoła. Dobra. Ja sobie ich tutaj ustawię. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Co tu tak głośno? Jak tu nie będzie spokoju, to do żadnego sanatorium nie pojedziecie. No. Chodźcie, Raminowa, bo mi tu pękniecie z przejedzenia na tej poczekalni. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. To co wam dolega? Mi? Mi, doktorze, to nic nie dolega. Ja siłę, no. Ale koleżanki z KGW się uparły, że musimy o siebie zadbać, więc ja, doktorze, gorszą nie będę. No widzę, widzę. Ja chcę o siebie zadbać. Tak, widzę, widzę. Dbacie o nas, Raminowa, o siebie dbacie. Cukrzycę macie? Diety nie trzymacie? Niedługo stracicie wzrok, jak będziecie się tak prowadzić. No i po to, że doktorze przysła, żebyście mi te stosowne papiery do tego senatorium wypisali. No tak, tak. Ja wam dam skierowanie, ale wy musicie Raminowa wcześniej wstawać. Jelany ściewy, to co ja to mam po północy wstawać? Pod piąte z mojej drzewo żnemy. Raminowo, ale od stołu musicie wcześniej wstawać, od stołu! Doktorze, ale wszyscy mi podają, jak to dobrze mi przychłopia. Doktor wymyśl o cukrzycy. Tak, tak, tak. Wypiszę wam te papiery. Macie tu, doktorze, czekoladkę dobrą kupiła, bo na pewno przy tych pacjentkach wam dzisiaj cukier spadł. O, o, dziękuję wam bardzo. A będziecie widzieć, że co innego ty złopadł. Macie tu, Raminowa, dajcie Marysi, niech on to tam podbija. I jedźcie do tego sanatorium. To mi zostaw. A dobrze, dziękuję bardzo. Przyjdę jeszcze. Następna. Następna, co tam? Wylicowa. A to Wylicowa, wam co? Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry. O, powiem panu doktorowi, od dłuższego czasu to tak reumatyzm łazi po mnie. Tak mnie kolano boli, że już nie wiem, co mam robić. Tak, kolano was boli, boli, no tak. Boli. A na zabawie sylwestrowej toście byli. No, ale... I żeście tańcowali. A więc była, panie doktorze, bo troszeczkę mi popuściło. Ale co ja się wtedy wcześniej musiałam narobić? Ile ja się końską maścią nasmarowałam? Aha. Ile ja się kapustą naokładałam? Za skłosy powiem panu, co chcemy za mną głodzić. A potem jestem obkładałam wielkimi ziemniokami. A dużo się ukopali? Panie doktorze, piękne my mieli ziemniaki w tym roku, piękne! Niech oni no z głodem nie straszą. Ale panie doktorze, ja bym tak chciała wniosek do sanatorium. Wniosek do sanatorium? No tak. No co mam powiedzieć, Bielicowa? No starzyście, wiek macie już słuszny, to i kolano boli. No ciebie, drugie kolano, bo tyle samo nogi nie boli. Dobra. Co się pan przepisze? Przepiszę wam może o masaże i wirówki. O, wirówki.
Panie doktorze, przecie jak pojadę, to se wezmę dwie pary majty. Jedne se na dupę ubierę, drugie przepierę, to tyle w rękach wykręcę. Wirówki mi tam nie potrzebują. Dajcie ten wniosek Marysi, niech was tam zarejestruje do systemu. O, być pięknie, dziękuję, a ja tu mojemu powiem, to on wam tam porecę ziemniaków poczuć. Nie trzeba, nie trzeba. Już bym zakupił w hurtowni u Wandy. Ale to takie sztucznie walczone. Pełno, bo to... Pani Marysiu, ja bym chciała wniosek o senator. Dobrze, sztucznie. Następna! No dzień dobry, Stopkowa, dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Co was do mnie sprowadza? No. Czyżbyście wy też była chora i trzeba wam senatorium? No jeszcze jak trzeba senatorium? Panie doktorze, tak mnie tu hak boli, gdzieś w klopce piersiowej, a z mituciu mnie kasik do plik. Nie wiem, czy to jest zawał, czy stan przedzawałowy, no sama nie wiem, no porod czysto. No ja wam tu zaraz coś poradzę. Muszę was wysłać na EKG, a skoro tak, to może i wniosek do tego sanatorium to wam wypiszę. No, pasowałem. Stopkowa, ale do czasu wyniku z EKG, to wy musicie się oszczędzać. Żadnego wysiłku i żadnej ciężkiej pracy. A, i żadnego chodzenia po schodach. To co to ja mam po drabinie do chałupy płacić? No i pamiętajcie, do tego czasu żadnych amorów z waszym. Bo wam to serce naprawdę stanie. Słuchajcie, z pracy moje stanie mi zjadło. To jest prawie wściekle. To niech. To niech i za was w domu co porobi, żebyś was oszczędził. Tak, tylko w domu, żeby też coś grozi. Za mną. Tu macie wzorowisek na EKG. To potem przyjdźcie z tym wnioskiem, z tymi wynikami do mnie. A tu macie wniosek do sanatorium. Dziękuję bardzo. Myślę, że mi tu coś jest dobrze poradzić. Dobrze. Poradziłem wam kiedyś coś źle? Do widzenia. Do widzenia. Następna. Tu mam. Dobrze. Dzień dobry, panie doktorze. No, dzień dobry, dzień dobry. Ledwo znam to wszystko. Tyle mi duszno. No, to kaszle was? O, panie doktorze, nieraz to mnie krzypie całą noc, tak jakby mnie chciało co udusić. To muszę was posłuchać. Nie was słuchać? Dobrze, żeście nie słuchali, a mnie będziecie? Co to za wyróżnienie? A co miałem odsłuchiwać? Ból kolana? Czy cukrzycę? Rozbierajcie się inną szybko. Bo reszta coś poczekalni, to do żadnego sanatorium nie pojedzie. Szybko, szybko, bo tam czekają poczekalni. A jak macie co usłyszeć, to przez tu smatę wysłuchacie. Wychodź. Z drugiej strony. Obudzony za kolejny. Nie oddychać! Ja tu żadnych twórczej nie słyszę. No oddychajcie, oddychajcie. Panie doktorze, bo znam była sobie cała odpocena, jak znam tu przysła. Ale powiem wam, że mój, jak mnie tak mocnie ukochał, się potem nie mogę wyłodniechać. Gustawinowa, to nie amory, ino astmę macie. W tym wieku to różaniec do ręki, a nie jakieś tam głupoty. Wyślę was, może o dorabki was wyślę, to się wam odmieni. Co mi się odmieni, chłopcy powietrze? Panie doktorze, nie dałoby się kany dali. Przecież mój do busa siadnie i zaraz za mną przyjedzie. No to bym chciała nad morze. Morze. Albo kany nad jakie jeziorko. No, Sabinowa, ja widzę, że mam głupoty w głowie. Albo rabka, albo wracacie na Maliną. Wyskoczycie sobie tam pod Dąbrówkę. Kto się mam z niej? Dobra, niech będzie ta rabka. Coś ich wymyślę, żeby mój fałpie siedział. Nie! Dzisiaj pod kwokę podsadzę 12 joj. Oj, będzie musiał fałpie siedzieć i pilnować, żeby się mu te jaja nie zaziębiły. A
to jak się wrócę, to prawie się te kurcenta będą kluły. Sawinowa przebiegła, śniowa Sawinowa przebiegła. Macie tu papiery? Dajcie Marysi. Dziękuję bardzo, dziękuję. No, jak się tam jako kurka uchowa, to ja wam przyniosę na rosołek. Tak, przyniesiecie, przyniesiecie. A potem rosołek z tych paralityków. I no, obiecywać to wszystkie umiecie. Następna. Ostrożnie, że ostrożnie, Paszyko, ostrożnie. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A wy jak się macie, Paszyko? Panie doktorze, niedobrze. Niedobrze, strasznie ślepo. To mnie tak strasznie żołądek boli, ale powiem wam ze spokruś moje winy. No opowiadajcie, no opowiadajcie. A bo wiecie co, doktorze, tak to jest. Ślepo ze mnie jest. No to pojechałam na jarmark kupić sobie okulary. No i kupiła se na jarmarku. Na początku były dobre, ale potem chyba były za słabe. No to koleżanki mówią, głupioś, w Rosemanie się kupuje okulary. No to se kupiłam mocniejsze. I wiecie, doktorze, one chyba były za mocne, bo teraz to już muszę spać w okularach. Co musicie spać w okularach? Po co mam do spania okulary? Nie, doktorze, jak mi się kto przyśni, to nie wiem, kto mi się śni. Ale wy mi to opowiadacie, dędy małe. Doktorze, to jest nic. Ale wiecie, bo ja mam takie dobre koleżanki, one mi nie zawsze dobrze doradzą. Tak, słuchajcie, tych koleżanek. Mówią mi, kup ze seba w zielarskim sklepie takie świetlika, takie zioła, to są na oczy, może ci się poprawi. No wie, to pojechałam do miasta. Kupiłam se flaseczkę tych ziołek świetlika, ale wiecie, z mojej to tak jest. Nie doproszę się. Furtka nam tak strasznie zgrzybi, no to pani patrzy się, o jest oleje glicynowe. To sobie kupiła flaseczkę. I wiecie, ale... Ale co, to nie było gdzieś tam na Koporce, nie było malutko smaru, żeby te dyski tam furtkę pozmalować? Ja sama chciałam, sama. No sama. A Jose, doktorze, w chałupie pomyliła te flaseczki. Zamiast se wypić tego świetlika, to se tego oleju glicynowego. Doktorze, żołądek boli, nie doleciała, łebek se rozbiła, wstała. Widzę, widzę. Oj, Paszywkowa, Paszywkowa. Na co ja mam ten wniosek do sanatorium wypiszę? No na ślepotę! No bo taki wniosek, to ciężko o taki wniosek. Wy musicie iść do okulisty, żeby wam odpowiednie papiery na okulary wypisał. Doktorze, pójdę. Naprawdę, jak przyjadę, ja wam obiecuję, że już pójdę. Muszę coś ich nabajdurzyć. Bo co do nich zrobię? No pasowałoby, żeby pojechała. Co by wam tu? Dobra, co się wypiszemy? To macie ten wniosek do sanatorium? Dziękuję wam bardzo, doktorze. Ja za to mojego wyślę, jakby tak, co trzeba było podrównać, podkopać, to wam to zrobię. Tak, zrobię, zrobię. Następne obiecuję, a jak przyjdzie do czego, to sam muszę sztychówką ryć. I tam są jeszcze dwie. Aha, są jeszcze dwie? Dwie są chore i jedna zdrowa. Idźcie do tego okulisty, bo że naprawdę krzywdę zrobicie gdzieś po drodze. Pani Marysiu, lekarz powiedział, że mi się słusznie do sanatorium należy. Proszę mi do tego. Następna! Następna! Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. A wam Lechowa co do kucza? Do mnie trzeba głośno gadać, bo ja nie słyszę. Co gadacie? Pytam się, co wam najbardziej dokucza? A najbardziej? To sąsiadowe kury i gołębie. Oni mnie ciągują pszenicę moim kurą. Ciężka z wami rozmowa. To tą kurą, a nie krową. Ej, chyba. A ile wy macie lat? Na wiosnę minęło 28. 28, tak. To widzę, że i sklerozy macie. Stańcie tu pod ścianą, to ja wam z głuch sprawdzę. 66. 33. Co wy mnie w durnia robicie, czy co? Co to jest? Skąd, panie doktorze? Wniosek to dobrze przeliczyła. To uchosły 50% i to 50%, to tyle wychodzi, 33. Lechowa, Lechowa.
jedźmy do tego sanatorium, niech się tam z wami mordują. O tej godzinie to moja sztuka leczenia już zaczyna mnie męczyć i przestaje działać. Już wam wypiszę ten wniosek. Dajcie, Marysi. Dziękuję pięknie, dziękuję. Do widzenia, panie doktorze. Jestem jeszcze tam? Jeszcze nie jestem. To następna! Udało się. Bo gdyście się zlitowali, bo wiecie, nie dość ze moczu, nie czymą, to jeszcze niedługo i to drugie po pustce. No wszystkich muszę przyjąć. To pewnie macie problem z nerkami, co? Być mogło, z nerkami mam problem. Ja bym chciała pójść do sanatoryjny. A dużo wypijecie? Oj, panie Boże, kas bym piła. Wiecie, zasemnuję wieco kawkę piwa się do napić. Ale potem to mi taką goszczelizną ciągnie, nie? A na przykład wodę Jana? My na Wronowce mamy wodę pierwszoklasa, przegadano. Kto zby to przepłocą? Zresztą wiecie, rozmi dzieciska przywiezły z Krakowa taką lęcnicą wodę jakoś. Śmierdziała z gnitymi jojami, wypić się tego nie dało. To wiecie, wylałam do zlewu, żeby jem przykro nie było, bo przecie ze stylego serca mi to przywiezły. No to pewnie byście też chciała do sanatorium, co? Chciała do sanatorium. Mhm. A, jedźcie. Niech tam i z wami mają taki cyt, jak ja mam dzisiaj tu z wami. Dziękuję, jakbyście chcieli co spawnąć, to mój dobra, dobra. Zgłoszę się, zgłoszę. Motam się, barierka rusza przed sobą się rozciętą. Dobrze, dobrze, myślę. Czeka na wiadomość. Miała być jeszcze jedna zdrowa chyba, nie? Halo! Co to za spanie tutaj na poczekalni? Dzień dobry, panie doktorze. Co? Nie, tylko tak się zamyśliłam, bo wie pan co, no zdrowa jestem, nic mi nie dolega. Też bym chciała jechać do sanatorium. No wszystkie by chciały, pewnie. Ale, wie pan co, no musiałabym jakieś stosowne odpowiednie papiery, bo najchętniej ja bym pojechała do pani Marty Manowskiej. Marty Manowskiej. Do sanatorium miłości. Do sanatorium miłości. Do sanatorium miłości to Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje. Nie? Nie. Tak sobie poradzę. Pewnie pani poradzi, no. Serca, wątroby, kości. Śpisz jak zabity, popijasz gładko i nawet głowa boli cię rzadko. Dopiero człowieku, wiek twój dojrzały, odsłania urok życia wspaniały. Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz, rwie cię w kolanach, na schodach sapiesz. Serce jak głupie, szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz, więc nie narzekaj z byle powodu. Masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie, ciesz się dniem każdym, miej wszystko w dupie. Teraz zapraszamy na chwilę przerwy i mały poczęstunek przy szwedzkich stołach, a już za chwilę dowiedzą się państwo, jak czuły się nasze panie po powrocie z sanatorium. O, jak pięknie! Zapraszamy! Co zjął to zając, żeby jej sałatę? Nie, nie pojadło, ale jak był wolny czas, to my se poszły z taką drugą na miasto. O, kupiły my se, co my se chciały. Co wy myślicie? Sanatorium się skójcy i co? Wrócę do chałupy taką mizernota, a tu robota czeka. Ani bym klocka nie utrzymała. Zresztą, ja bym tam pojechała, żeby mi przykro nie było. Mi jest dobrze tak, jak jest.
Powiem ci, to ja sam ty zobiechała, dobrze mi było, ale do chałupy to mi się cnęło. A gdzieś ty to była? No w Rabce byłam, ale nie myślij se, że to takie blisko i Rabka to byle co. Kozemtys miała codziennie zabiegi, miałam inhalacje, miałam tys te takie, no te parówki. I dietę zemtys miała. Czemuż to? A bo mi cholesterol wysadł za wysoki. Wreszcie cię trzeba dać. Będzie się i poczuć. A Józef miała takie spotkania w grupach. Jak to w grupach, a nie w krzokach? Józef słyszał o takich spotkaniach w krzokach. Ale se myślę, gumioków nie wzięłam, to co, w płytkich butach będę popłaciła? To jestem posła na te na świetlic. Ale tam każdy coś musiał o sobie opowiadać. Ja se myślę, głuchą, nic nie słyszę. Zresztą, co się będę chwalić? Była tam taka jedna, co niestworzone historie opowiadała. A potem się okazało, zna każdym turnusie do co innego godo. Widzicie? Cygaństwo ma krótkie nogi. No ale przecież ze siebie miała jakieś zabiegi, nie inne spotkania. No miałam pole elektromagnetyzujące. Elektromagnetyczne. A, bez różnicy. W każdym razie, co się mi tu na karku położyli? Chodziły takie mróweczki. A potem się tak cieplutko zrobiło. Nie wiem, kid jebą, ale sumienko od tego czasu lepiej słyszę. A ty, Gosiu, to co? Lepiej, co to teraz widzisz? Szkoda gadać. Ja to się tak wkopałam w tym sanatorium, że widzisz. Wie tyle tylko, że przynajmniej to sanatorium do tych ślepych, do tych słabowidzących, to jest nad morzem. To zem była w ustroniu morskim. Ale żeby tam kogo poznać, albo żeby co to... uchowaj, Panie Boże, no, co byście? A kogoś ty to chciała tam poznać? Janusz na ciebie fałpie cierpliwie ceka, a ty chciała poznawać kogo? No to, a to tak wy sobie myślicie? Nie, ale takie różne plotki, takie bojki, takie mity o tych sanatoriach są. Ja to chciała sprawdzić, ale tam nie było na kogo popatrzeć. Mity i te bojki to przecież nie biorą się z niczego. Co to jest takie, co od jednego skierowania do drugiego cekają i non-stop jeżdżą? Moja wąsa u nas była taka jedna wyfiokowana, łachacha. Aj no, patrzyła, do którego by tu zagodać. No, a ja wam powiem, te dziadki wypochnione brutole, to na pierwszym śniadaniu, to ją głowy chodziły jak na karuzeli. Rozglądały się dookoła, która też by była dla niego. A zarezerwować. No, a tu sanatorium dla sercowców to same zawałowe, albo po innych przejściach sercowych. Nie, ale idźcie zjść. W każdym te sanatorium to te dziadki, to takie ledwo się w nich duplą, ale siedzi taki, przy nas był taki jeden, wyprosztowany, po pańsku gadał. Myślę, że ja go nie będę zrozumiała. No. Rozpowie cerzy go do, zabiorę cię na spacer. Czuję, to parasolka ze mnie zabierze. Czy pies ze mnie wyprowadza? Bo fuknął się. Ja nie każdej to proponuję. O, ja ty nie z każdym idę. Mój chałupie dostał, a ja będę z tobą na spacery chodzić. Głód pieprzyła się dziada. Siedział tak, popatrywał co chwilę. Ale siedziała u nas taka babka. Starsza, kupę ode mnie, ale tak o jajcara była. Godo, wiesz co, Doruś? Te stare dziady to ci godą jak porcelanowa filiżanka i no bez ucha. Chycić za co mi ma, aby rzucić skuta. Powiem wam, u nas też przy stoliku siadał dość taki przystojny facet. Przysiadł się do nas, no i czasem opowiadał jakieś kawały, śmiały mi się nieraz z tego, czasem i my coś go powiedziały, no bo sobie towarzystwa dotrzymam. No i raz na kolacji pyta się, pójdziemy dzisiaj na świetlicę? Się, co z mną tak teraz proponuje to świetlicę, no ale popatrzyłam na panią Helenkę, pani Helenka na mnie, no to pójdźmy, no bo cóż będziemy robić? No i posłemy na tę świetlicę. No ale powiem wam, na tej świetlicy to puszczali taki film, co trzeba było czytać, co mi go dali. Co ja to czytać nie umiem, ja bym chciała czytać, to bym poszła do biblioteki. Zdenerwowała się i wysła z tej świetlicy. A pan osek za mną. Nie podoba się pani film? A dyć podoba go, ale przecież ja ten film to już dawno oglądałam.
ale zaraz jak se pożałowałam, ja mu tak powiedziałam, bo se myślę, jak on mnie przepyta z tego filmu, to co ja mu powiem? No ale on gada do mnie, wiesz co, ja wyszedłem temu, bo nie lubię takiego filmu oglądać, co trzeba czytać, bo nie wiem, na czym się mam skoncentrować, czy na czytaniu, czy na oglądaniu. A biedyć, to ja się mu ty przyznałam, że temu wysłałam. Cygań po mokrutkie nogi, co za cyganić, nie? No i posiadli my se troszkę na korytarzu, poopowiadali my se trochę o pogodzie, trochę o polityce, trochę o ogródku, no i tak no fajnie co z tego. O pogodzie, o polityce, idzę, piecek na ciebie, fał pieceku, idzę, no, polityce. Idźcie z wariatki. Przecież Piotrek na mnie fał pieceka, zresztą przecież ci go powiem, bo na drugi dzień wyjechał i nawet nie wiem, jak się nazywał. Ani adresu. Nic nie było, ani telefonu. Wiesz co, Hanka, to ty szybko drugi wniosek wypisuj i jedź do tego senatora. Do tego samego. Do tego samego. Ale ty się zgłupiał, przecież on miał całą saszetkę leków, to ja bym musiała śniadania nie jadać. No to nie będzie. Ale powiem wam, u nas też był taki George Kogut. Ale jak zem go spaczyła, co on zażywał? Saletr, diabły, rapaholinę. Miał prostamol Renina z gagę, Voltaren w maści. Chorowite to takie, jakie sik było. Jak dziob. Ale pełno zalecacy. No to i potem rywalizuje ze sobą. Wyście już wszystkie są? No. Chciałam wam przedstawić Waldiego. To jest Waldi. Kuracjusz z Ustronia. Powiem wam, że jest bardzo ułożony, strategiczny, spokojny. Trzymała mi we wszystkim, o co go tylko poproszę. Skarb, mówię wam skarb, a nie mężczyzna. To cię wydarzył. Dodatkowo zamożny, prowadzi własny interes. Myślę, że przy jego boku mam zapewnioną przyszłość. Bandziu, chyba starość. Przepiasz się, bo mi zazdrość. Jacegu, my z moim łaba interesu pilnujemy. Widzisz, jak nam dobrze. Dobrze. A co to za interes? Handel nieruchomościami. Ty ubożej, żeby ciebie nie przehandlować. My z moim łodwaniego nic nie będziemy potrzebować. Nas interes jest ruchomy. Pani, powiedz, że pomagasz mi w domu wszystko. Waldi, no powiedz coś. No pomagam, no. Podnoszę nogi. Jak jedziesz odkurzaczem, bo byś mi po stopie przejechała. A mam ostrogę i wlastające paznokcie, więc boli jak szlak. Zagrzybiały. Chciałeś czego powiedzieć. Ale przyszłość to mamy zapewnioną. Tak. A mam tylko jeden kredyt we frankach. No i samochód na raty. Ale jeszcze 10 lat po spłacaniu będzie mógł. Ale teraz, jak zamieszkam u ciebie, to będę mógł synowi przepisać mieszkanie i już nie będę musiał go utrzymywać. A w wakacje syn z rodziną przyjadą do Trzebuni. Tu takie piękne widoki u woźnicy. O ty darmo zjadzie, jeden! Ale za co? Za co? Chciałam zaplusować przed wami, chciałam się popisać. Bardzo, niczym się nie przejmuj. Popatrzcie, nas jest tutaj tyle, my ci fajnego chłopa znajdziemy. Gdzie ta będziesz jeździła po sanatoriach? Idzie. Powiem ci, następnym razem to pojedziesz z nami do sanatorium, ale do takiego prawdziwego Wanda, to tam się możesz trochę podlecić, a może i trochę pofirtować. Thank you.
Nawet od pasa w dół. Więc wybierz się do rabki znów. Cieko ci negrów, busko zdrój. O zdrowie twe zadbają tam. Wirówki, masaże, kąpiele, solanka. Odpoczniesz tam, nabierzesz sił. Powrócisz znów w swej pracy rym. Lecz każda z nas wspomnienia ma. Ja takie, ty inne, ja takie, ty inne mam. Lecz powiem wam, wiele dzisiaj cieszy mnie. Rodzinę mam, która zawsze wspiera mnie. Doświadczeń moc i życiową mądrość mam. Jedyne gdzie w sercu mym zmarszczek brak. Upływa czas, więc pobudź się. Do lustra dziś uśmiechnij się. Weź leku w garść, braterską dłoń. Ona cię pogłaszcze, przytuli w potrzebie. Czas trudny masz, narzekasz wciąż. Więc zajmij się dziś pasją swą, bo KGW magiczne jest.